Cześć, hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie drona Tarantula No 1505, czyli młodszego brata kultowego modelu Tarantula X6. Zobaczymy, czy będzie tak samo udany jak jego starszy brat. Zapraszam. Drona możemy kupić już za około 100 zł z darmową wysyłką. Quadcopter zakupiłem w sklepie gearbest.com. Urządzenie przybyło do mnie z magazynu w Chinach pocztą holenderską. No to zobaczymy teraz, co jest w środku. Pudełko wygląda bardzo fajnie i jest dość miłe w dotyku. Na froncie mamy ogromne zdjęcie modelu, nazwę producenta, częstotliwość pracy nadajnika i odbiornika 2,4 GHz, wyszczególnione wszystkie funkcje, minimalny wiek plus 14 lat oraz to, co zawiera opakowanie, czyli baterię, kamerę, której akurat w tym modelu nie ma, sterowanie na częstotliwości 2,4 GHz, Headfree, funkcja, dzięki której przód drona jest zawsze skierowany w tym samym kierunku i oświetlenie LED. Opcjonalnie możemy sobie dokupić kamerę do nagrywania na kartę pamięci lub kamerę FPV. Teraz przechodzimy do rozpakowania. No i teraz pierwsza rzecz, która znajduje się w pudełku, to instrukcja obsługi, tylko w języku angielskim. Aparatura w kolorze białym, bez wyświetlacza. Jest bardzo, bardzo lekka. Ładowarka USB plus 2 zapasowe śmigła, mały wkrętek krzyżakowy i 2 śrubki do przykręcenia śmigieł. Cztery takie osłonki na śmigła zabezpieczające. Są dość miękkie i elastyczne, więc może będą spełniać swoją rolę. Tutaj 2 nogi od podwozia. Pozostałe 2 osłonki, o których wspominałem wcześniej. Oraz to chyba, co jest najważniejsze. Czyli quadcopter Tarantula No 1505. Jak widzicie, mam tą wersję bez kamery, ale jest możliwość opcjonalnego jej założenia. I w środku jest jeszcze akumulator. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania kolejnych, jak i poprzednich części. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i zapraszam Was na mojego bloga. Link znajdziecie w opisie. Do kolejnego razu. Cześć!